Te kosze, rano jeszcze puste, przez cały dzień wypełniały się darami. Zbierane są produkty o długim terminie ważności, takie jak makarony, kasze i mąki, a także słodycze. Na początku była to akcja pogotowia świętego Mikołaja, gdzie zbieraliśmy produkty na paczki świąteczne dla dzieciaków. Od 5 lat zbieramy produkty na paczki żywnościowe dla seniorów, którym niestety w obecnej sytuacji żyje się najgorzej. Dlatego tak ważne jest Państwa wsparcie, tak ważne jest to, abyśmy nazbierali jak najwięcej produktów, gdyż jeśli tych produktów będzie dużo, będziemy mogli przygotować więcej paczek żywnościowych, a co za tym idzie, ofiarować więcej upominków dla osób potrzebujących. Na terenie Konina wolontariuszy spotkać można w 23 sklepach. Jest to bardzo fajna akcja, pomagamy starszym osobom, organizujemy dla nich paczki dla osób, których nie stać, żeby przygotować święta. No, myślę, że każdy ma dobre serce i chce każdemu pomóc. Fajnie pomagać, jest to bardzo ważne w życiu. Produkty można zostawiać w specjalnych koszykach. Zbiórka potrwa dziś do godziny 20, a w sobotę od 9 do 18. Warto pomagać. Takie czasy. Wszędzie zło, wkoło zło, naokoło, no trzeba czynić dobrze. Przedświąteczna zbiórka w Koninie odbywa się po raz 27. Organizatorem tej akcji od początku jest Koniński Bank Żywności.